ani szkoła, ani gdzieś tam później studia nie przygotowują do dzieciaków, a później młodzieży do tego, by samodzielnie dbały o swoje budowanie własnego majątku, własnych firm. Taką najważniejszą istotą całą wychowania dzieci jest przede wszystkim spędzanie takiego jakościowego czasu z dziećmi. Praca przedsiębiorcy oczywiście nie jest zawsze usłana różami, nie jest tak, że tego czasu jest bardzo dużo, ale wydaje mi się, że praca przedsiębiorcy daje przede wszystkim możliwość zarządzania swoim czasem i to jest... Dzień dobry, cześć. Z tej strony Robert Jakubczak, a ty właśnie oglądasz kolejny odcinek na kanale wydawnictwa biznesowego Spertia. Dzisiaj jest ze mną autor książki Przedsiębiorcze Dzieci, Andrzej Ciborski. Cześć, Andrzej. Cześć, Robert. Witam was wszystkich serdecznie. Miło mi, że jesteście tutaj z nami. Mi też jest bardzo miło w imieniu moim, oczywiście w imieniu wszystkich odbiorców i wyjątkowo się cieszę, bo uważam, że temat wychowywania przedsiębiorczych dzieci jest no niesamowicie istotny, bo w interesie każdego z nas powinno być to, żeby zadbać o to, żeby to no, młodsze pokolenia, w sumie ja się do takich jeszcze kwalifikuję, tak sobie wmawiam, żeby one były jak najbardziej przedsiębiorcze, więc dziękuję za tą okazję. Żeby się troszeczkę to jeszcze rozluźnić, zaczniemy sobie od takich 5 pytań rozgrzewkowych. Czyli to są takie krótkie pytania, super, na które odpowiadasz w szybki sposób, po prostu nie zastanawiając się nad tym zbyt długo. Jesteś gotowy? Rozumiem, taka szybka wymiana ciosów. Tak jest, można tak powiedzieć. Szybka wymiana ciosów, to zaczynamy. Pytanie numer 1. Kot czy pies? Pies. Pies, okej. Okay. Dzień czy kot? Dzień czy noc? Dzień. Dobra, wakacje na plaży czy w górach? W górach. Dobra. Majonez kielecki czy majonez winiary? Kielecki. Dobra, i biznes czy rodzina? Rodzina. Dobra, no dobra. No ciężko, żebyś odpowiedział na to pytanie inaczej niż w taki sposób, no bo jednak napisałeś książkę o tym, jak wychowywać dzieci. No chociaż widziałem pewną konsternację przy pierwszym pytaniu i pewnie będziemy mieli okazję chwilę na ten temat porozmawiać w pytaniu o psa i kota, tak? Bo jednak jednym z bohaterów książki jest kot, natomiast odpowiedziałem mimo wszystko pies. Ale to może się wyjaśnić w dalszej części wywiadu. Zgadza się. Ja nawet celowo to pytanie tam wrzuciłem, bo byłem ciekaw, bo rzeczywiście kot się tutaj pojawia, więc... Hej, a no to widzisz, ciekawie, z czego to wynika. Ale to jeszcze zanim do tego przejdziemy, to jeszcze, żeby cię troszeczkę poznać, przeczytam twoje bio, żeby cię tutaj też ludzie po prostu, żeby wiedzieli, z kim mają do czynienia. A więc tak, Andrzej Ciborski, mąż, ojciec, przedsiębiorca, syndyk i finansista. Od urodzenia mieszka we Wrocławiu. Najważniejsze są dla niego codzienna zmiana siebie i wychowywanie swoich dzieci na mądre i przedsiębiorcze osoby. Wierzy, że dostatnie miejsce do życia można zbudować poprzez wychowanie wolnego i przedsiębiorczego pokolenia. Jego pasją jest edukacja finansowa i żeglarstwo. Uwielbia uczyć dzieci, szczególnie poprzez wspólne zabawy i doświadczenie. Te pasje przekuwa w książki, które mają za zadanie w prosty sposób wprowadzić dzieci między innymi w świat finansów. Interesuje się wyrobem przedmiotów z drewna. Jednym z jego najbardziej okazałych dzieł jest gitara klasyczna. I tu pierwsze pytanie, które mnie niesamowicie ciekawi. Jak się tworzy samemu gitarę klasyczną? Ale to jest to takie niezbyt szybkie do wykonania dzieło, ale jest, jak się okazuje, możliwe. Ja to zrobiłem w swoim garażu. Gdzieś tam od dłuższego czasu mi to chodziło po głowie, że chciałbym wykonać coś takiego, taki przedmiot jakiejś użyteczności i chodziła mi po głowie właśnie ta gitara. Długo nie mogłem, nie wiedziałem właśnie, jak się do tego zabrać, bo jak byłem młody, to budowałem z drewna różne przedmioty, między innymi samoloty, takie modele samolotów latających, natomiast nigdy nie robiłem gitary, nie wiedziałem, z czym to się je, z jakiego drewna to zrobić, tak żeby to miało ręce i nogi. Natomiast trafiłem
trafiłem w pewnym momencie na taką starą książkę wydaną w PRL-u, w której było szereg, pokazane było szereg różnych przedmiotów, jak wykonać właśnie z drewna i między innymi było tam, jak wykonać gitarę. Była to dosyć taka instrukcja, bym powiedział, lakoniczna, natomiast były tam opisane najważniejsze rzeczy, czyli między innymi właśnie z jakiego drewna poszczególne elementy gitary powinny być wykonane, powiedzmy jakich wymiarów ta gitara powinna być, jaka konstrukcja wewnątrz tej gitary, jak to powinno wyglądać. No i na podstawie właśnie tej lektury rozpocząłem budowę tej gitary, a zbiegło się to jeszcze z tym, że moje młodsze dziecko, mój syn, zniszczył gitarę podczas zabawy, taką zabawkową gitarę mojej córce. No więc no udało mi się połączyć takie dwa cele, moje jakby marzenie o tym, żeby zbudować coś fajnego, a jednocześnie odtworzyć coś, co zostało gdzieś tam w zabawie zniszczone. I ta gitara faktycznie powstała, jest u mnie w domu, w pokoju syna znajduje się w tej chwili. Powstała gra, być może nie jest to jakiś wyszukany instrument, natomiast wygląda całkiem elegancko i myślę, że można na niej coś fajnego również zagrać. Także fajna przygoda. Trwało to, myślę, łącznie około pół roku, zanim mi się udało zbudować tą gitarę, także trochę czasu to zabrało. Oczywiście to nie było ciągiem pół roku, ale wieczorami w garażu gdzieś tam majstrowałem, ciąłem, rzeźbiłem, szlifowałem, no i udało się coś takiego wykonać. Dzieci były bardzo zadowolone, no to powiem, w każdym razie. To szacunek, bo naprawdę jak sobie myślę o tym, jak stworzyć taką gitarę, to ja nawet nie mam pomysłu, jakbym się miał za to zabrać. To pewnie tam jakieś, wiesz, specjalistyczne sprzęty musiałbym sobie kupić, żeby się za to zabrać. Bo domyślam się, że wiesz, w fabryce to po prostu idzie maszynowo, każdy element jest zrobiony i później składany w całość, więc no niesamowita rzecz. Miałem ochotę nagrywać to powstawanie tego dzieła i gdzieś tam opublikować na jakimś kanale, natomiast trochę mnie to przerosło, bo za dużo było do ogarnięcia wokół przy produkcji tej gitary i samodzielnie no nie byłem w stanie tego wtedy ogarnąć, bo skupiałem się albo na gitarze, albo na kręceniu filmu i po prostu jakbym to połączył, to nic dobrego by z tego na dłuższą metę nie było po prostu. Dlatego musiałem się skupić na tym jednym dziele i udało się zakończyć je sukcesem. Jasne, ja tego dopytuję, bo jakby wiesz, jak sobie myślę, to jest to takie no bardzo niecodzienne zajęcie, żeby stworzyć swoją gitarę, nie? Jak taki no ciężko byłoby poznać drugą osobę, która sobie taki cel ubrała, więc super. Ale przechodząc do twojej książki, do tego tematu, o którym chcieliśmy porozmawiać, czyli do wychowywania przedsiębiorczych dzieci, to powiedz na początku, co cię skłoniło, żeby napisać książkę o tym, jak wychowywać przedsiębiorcze dzieci? Myślę, że przede wszystkim taka obserwacja tego, w jaki sposób dzisiaj, może w przeszłości również dzieci są wychowywane, że absolutnie ani szkoła, ani gdzieś tam później studia nie przygotowują do dzieciaków, a później młodzieży do tego, by samodzielnie dbały o swoje jakby zabezpieczenie i budowanie własnego majątku, własnych firm. Bardziej skupia się do tego, aby przygotowywać ludzi do tego, żeby być po prostu dobrym specjalistą w określonej dziedzinie, co pewnie ma swoje też plusy. Natomiast ja całe życie pamiętam, jak moi rodzice zarabiali na chleb własną pracą we własnej firmie. Patrzyłem, jak budowali własną firmę. Widziałem to w zasadzie od dziecka. Często gdzieś tam po szkole przychodziłem do rodziców, do firmy. Widziałem to, jak po prostu zarządzają innymi ludźmi, jak rozwijają swoją firmę.
Widziałem również to, ile ich to kosztuje, tak, bo budowa własnej firmy, nie, szczególnie na początku, to nie jest najłatwiejsza ścieżka kariery. I jakby chcąc gdzieś tam zagospodarować tą taką, powiedzmy, niszę, doszedłem do wniosku, że warto by stworzyć taki krótki przewodnik, książkę dla własnych dzieci, która by im pokazała, jak mogą takie pierwsze początki na tej ścieżce przedsiębiorczości wykonać. Zbiegło się to z tym, że rozpoczął się COVID, wszyscy byliśmy pozamykani gdzieś tam w domach z dziećmi bardzo często. Ja miałem to szczęście, że wspólnie z całą rodziną właśnie udaliśmy się do takiego pięknego miejsca, gdzie mieliśmy trochę przestrzeni, gdzie mogliśmy wyjść z domu na kawałek własnej działki w środku lasu. No i tam się zaczęły rodzić te opisane w książce przygody. Oczywiście część z tych historii wydarzyła się naprawdę, inne to jest trochę pochodzą z naszej wyobraźni gdzieś tam. Kot jednak nie mówi, tak? Żeby trochę ubogacić tą historię. Kot jednak nie mówi, natomiast no i też tak jak już nawiązałem do tego, w historii jest faktycznie opisany kot Bazyl, który żyje i który faktycznie jest takim naszym przyjacielem rodziny w tym miejscu, w którym wtedy się znajdowaliśmy. I faktycznie nasze dzieciaki bardzo lubiły się z tym kotem bawić. Bardzo często kot Bazyl do nas przychodził i tego czasu wspólnie z kotem spędzaliśmy wtedy szczególnie dużo. Natomiast tak jak odpowiedziałem na początku na pytanie, kot czy pies, to jednak pies, bo jednak to zwierzę jest bliższe mojemu sercu i sami właśnie w domu mamy w tej chwili już psa. Wtedy jeszcze nie mieliśmy tego psa. Będzie druga część. Być może tak właśnie w tym kierunku to pójdzie, bo można by gdzieś połączyć te historie dwóch w sumie fajnych zwierzaków, bo i koty i psy gdzieś tam mają swoje fajne cechy. A tutaj w tej pierwszej książce jeden z bohaterów jest właśnie kot Bazyl. I taki kot faktycznie istnieje i faktycznie no jest też taki, jak przedstawiony w książce, rudawo, powiedziałbym, brzowy, podobnie wygląda. Jasne. Choć nie powiedz mówię, niestety. Powiedz mi taką rzecz, czy pisanie książki, które można powiedzieć, współautorem są też twoje dzieci, bo tam wiele z tych historii są po prostu tak jakby połączone z wami wszystkimi, że można tak powiedzieć? Czy pisanie takiej książki jeszcze bardziej poprawia te relacje, jakoś je umacnia, sprawia, że jeszcze bardziej angażujesz się jako ojciec w wychowanie? Myślę, że tak. Ja w ogóle generalnie jestem takiego zdania, że jakby tą najważniejszą cechą, taką najważniejszą istotą całą wychowania dzieci jest przede wszystkim spędzanie takiego jakościowego czasu z dziećmi, nie zdawanie się tylko i wyłącznie na pomoc czy tam opiekę nauczycieli w szkołach czy tam innych osób, które mogą oczywiście wesprzeć w tym wychowaniu. Natomiast jakby spędzanie tego jakościowego czasu z dziećmi to na pewno buduje takie relacje. Myślę, że to każdy, kto decyduje się zainwestować ten czas w wychowanie swoich dzieci, to po jakimś czasie zobaczy, że to się gdzieś tam zwraca w takich najdrobniejszych nawet
elementach życia, jak to, że dziecko potrafi przyjść i powiedzieć do ucha coś naprawdę, naprawdę miłego, co buduje człowieka dodatkowo i daje mu taką dodatkową energię do tego, żeby jeszcze więcej chcieć zainwestować tego czasu właśnie w dzieci. Także jak najbardziej. To pisanie książki myślę, że też było takim elementem, szczególnie, że wtedy byliśmy bardzo, bardzo blisko siebie wszyscy i spędzaliśmy tego czasu naprawdę, naprawdę sporo. I też te właśnie historie opisane w książce zrodziły się właśnie ze wspólnych jakichś tam rozmów, ze wspólnego przebywania. Właśnie pojawiała się ta inspiracja, która później odzwierciedlała się na kartach książki. Także no, myślę, że jak najbardziej. Myślę też, że po jakimś tam dłuższym czasie dzieciaki widząc, że te historie, ten czas wspólny spędzony nawet na pisaniu takiej książki, to one zobaczą to i jak już będą nawet starsze i będą widziały i pamiętały, że ten czas jednak wychowania został zainwestowany w nie. Ja dzisiaj tak samo patrzę na te relacje z moimi rodzicami i widzę to, że to był ważny czas, że rodzice będąc przedsiębiorcami mieli też czas właśnie na to, żeby spędzać ze swoimi dziećmi czas. Praca przedsiębiorcy oczywiście nie jest zawsze usłana różami, nie jest tak, że tego czasu jest bardzo dużo, ale wydaje mi się, że praca przedsiębiorcy daje przede wszystkim możliwość własnego zarządzania swoim czasem i to jest najważniejsze i dzięki temu mamy też możliwość tego, żeby dużą część tego czasu wygospodarować dla własnych dzieci, jakby chcąc im przekazać to, co według nas jest po prostu najlepsze. Jasne, wspomniałeś o tym, że poprawiły się też twoje relacje z twoimi rodzicami i o to też chciałem dopytać, bo jakby wiem, że to jest bardzo istotne, żeby wychować dobrze dzieci, to też jakby trzeba być w dobrej relacji ze swoimi rodzicami. I co byś podpowiedział tutaj rodzicom, którzy wychowują swoje dzieci, jakby tutaj jak mogą zaangażować się również w tą swoją, w swoje bycie synem, córką, bo ta relacja jest równie ważna jak w sumie ta z ich dziećmi. Często tak, obserwuję, że jakby wiesz, ludzie o to tak nie dbają, nie dostrzegają wartości w tym, no bo sobie wiesz, jakby starają się odciąć od przeszłości, która często była taka niezbyt ciekawa z racji tego, że mieliśmy wiesz tam 30-40 lat temu zupełnie inne myślenie o tym, jak się wychowuje dzieci i niestety bardzo często było różnie w tych domach pod względem wychowania. I często są wiele relacji ludzie mają po prostu bardzo skrzywdzonych przez to, jak się kiedyś wychowywało. I może masz taką receptę, jak do tego podejść, co z tym zrobić? Po pierwsze, widzę, że moje dzieci bardzo, bardzo, myślę, że to jest cecha w ogóle dzieci wszystkich, bardzo szybko orientują się w sytuacji, I widzą, czy to, co my im próbujemy sprzedać, jest prawdziwe. I jak tylko widzą, że no coś tu nie gra, my im próbujemy zaprezentować, sprzedać jedno, a tak naprawdę zachowujemy się zupełnie inaczej, czy mamy zupełnie jakby inne patrzenie niż chcemy im sprzedać na daną sprawę. No to dzieci szybko to wychwytują, widzą, że w tym jest jakiś fałsz, obuda i decydują się gdzieś tam pójść w jakąś tam swoją stronę, tak? Szukają tej właściwej ścieżki. No i ja miałem to szczęście, że moi rodzice zabiegali o te relacje z nami, ze swoimi dziećmi. I nawet jak myśmy gdzieś tam próbowali robić po swojemu pewne rzeczy, to oni nas w tym wspierali, ale
Nigdy też nas nie opuszczali, jak widzieli, że gdzieś się tam w czymś gubimy, tak? Starali się nam wtedy szczególnie gdzieś tam jakoś tam nas wspierać i tej pomocy jakoś tam udzielać. I przez to myślę, że też, że te dlatego odpowiedzialność za te relacje jest szczególnie w rodzicach. Dzieci jakby mają mniej do powiedzenia, to od nas, od rodziców zależy, czy my będziemy potrafili zbudować z nimi te relacje. I to jest nasza odpowiedzialność jako rodziców, żeby budować z dziećmi dobre relacje i poświęcać im tyle czasu, ile one tego potrzebują, żeby te relacje po prostu właściwie zbudować. Ja takie miałem doświadczenia i myślę, że to jest takie najbardziej kluczowe, żeby te relacje budować z dziećmi, pomimo tego, że one czasami może będą starały się gdzieś tam uciekać w swoją stronę, to żebyśmy my potrafili dostrzegać, że one też mają jakąś tam szansę, mają gdzieś tam przestrzeń do popełniania własnych błędów, muszą to mieć i my powinniśmy też to akceptować, ale z drugiej strony im cały czas być gotowi pomagać, czy tam wyciągać do nich pomocną dłoń. Powiedziałeś coś bardzo ważnego, że powinniśmy budować z dziećmi dobre relacje. I chciałem podpytać, co to oznacza, że relacja z dzieckiem jest dobra i jak ją zbudować? Myślę, że dla rodzica to takim miernikiem tego, czy relacja jest dobra, jest to, czy dziecko przychodzi do rodziców na przykład w trudnych sytuacjach, czy przychodzi wtedy, jak potrzebuje jakiejś istotnej porady, czy przychodzi wtedy, gdy cały świat być może jest przeciwko dziecku, a on widzi w swoich rodzicach jakąś tam deskę ratunku i przychodzi nie jakby z tego powodu, że już nie ma innego wyjścia, tylko ma takie zaufanie do osoby rodzica, takie ostateczne zaufanie, że po prostu takie bezgraniczne, bym powiedział, zaufanie, że jest zawsze na końcu mój tata czy moja mama, którzy będą w stanie mnie w jakiejś tam trudnej sytuacji wesprzeć. I myślę, że to jest też taki test dla rodziców, że gdy dziecko przychodzi do nas właśnie w jakimś trudnym dla siebie momencie, żebyśmy my potrafili się otrząsnąć z takiego stanu, w którym często się znajdujemy, gdzieś tam zagonienia, żebyśmy się wtedy potrafili otrząsnąć i znaleźć, jakby dostrzec to, że dziecko nas szuka i znaleźć wtedy dla niego właśnie taki wartościowy czas i pomóc mu w rozwiązaniu jego jakiejś trudnej sytuacji, w której się znalazło. I takie momenty w mojej ocenie szczególnie gdzieś tam budują taką więź między dzieckiem a rodzicem, takiego bezgranicznego być może zaufania, które myślę, że ma później wpływ na te relacje między dzieckiem a rodzicem przez całe życie. Dobra, super, dzięki za taką wyczerpującą odpowiedź. To teraz chciałbym troszeczkę porozmawiać o narzędziach, za pomocą których możemy wspierać nasze dzieci w byciu bardziej przedsiębiorczymi. I wspomniałeś wcześniej o tym, że warto z dzieckiem spędzać jakościowy czas. I też tutaj chcę dopytać, co to znaczy jakościowy czas? To znaczy, co możemy robić z tym dzieckiem i jak możemy dbać właśnie o to, żeby ten czas był spędzany jakościowo? Przede wszystkim w mojej ocenie to jest taki czas, kiedy potrafimy właśnie wyjść z tego naszego stanu codziennego i skupić się tylko i wyłącznie na dziecku. Gdy wyłączamy, nie wiem, telefony, odkładamy komputery na bok i spędzamy rzeczywiście ze sobą
czas, angażując się w spędzanie tego czasu. To jest, myślę, jedna taka cecha tego jakościowego czasu. Poza tym sami chętnie musimy chcieć spędzać ten czas. To nie może być tak, że tylko i wyłącznie dziecko przychodzi do nas, bo ma potrzebę spędzania z rodzicem swojego czasu, ale to też musi być nasza taka inicjatywa i musi być w tym też nasza taka chęć spędzania wspólnie z dzieckiem takiego czasu, tak aby ono widziało, że to jest po prostu nasza też pasja, spędzanie z dzieckiem czasu. To nie jest tylko obowiązek, tylko to jest właśnie pasja, to jest coś, co tak naprawdę możemy zrobić tylko raz, tu i teraz, spędzić z dzieckiem właśnie taką najważniejszą chwilę i dlatego powinniśmy to wykorzystać do tego, żeby dziecko czuło, że my się w to w pełni angażujemy, że nam zależy na tym, żeby ten czas z dzieckiem spędzać, a nie tylko, że robimy to po prostu z obowiązku, bo tak trzeba. No niestety żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy i bardzo często gdzieś tam sam po sobie wiem, że brakuje nam tego czasu, ale gdzieś tam trzeba w sobie taką dyscyplinę, myślę, znaleźć i starać się znajdować ten czas właśnie taki, aby poświęcać go tylko i wyłącznie swojemu dziecku. Ja na przykład dwójkę dzieci mam i też widzę, one są w różnym wieku, widzę też, że mają różne potrzeby i też się staramy tak z żoną już w tej chwili funkcjonować, żeby również spędzać czas wspólnie jak najbardziej, ale też żeby każde z nas spędzało trochę czasu tylko i wyłącznie z jednym dzieckiem, bo widzimy też, że właśnie dzieciaki tego potrzebują. To są zupełnie już inne relacje, gdy dziecko ma 9 lat, zupełnie inne relacje, gdy dziecko ma 5 lat. Mają wtedy inne potrzeby i mają też potrzeby właśnie tego, żeby rodzic tylko i wyłącznie z nim czy z nią właśnie spędził chwilę na takich też zasadach, które chce nam dziecko przez chwilę podyktować. O czym poznać, jakie dziecko obecnie ma potrzeby? Bo rozumiem, że jakby one się naturalnie zmieniają wraz z biegiem wieku, więc jakby po czym poznać, co zrobić, żeby właśnie dostrzec, jakie potrzeby ma nasze dziecko i go w tym wesprzeć? No to jest trudne pytanie, tak, bo każdy z nas ma jakieś doświadczenia w tym i wiemy, że pewnie nie zawsze było tak, że to, co chcieliśmy od świata, to dostawaliśmy. Natomiast w mojej ocenie widzę, że przede wszystkim warto jest słuchać tego, co do nas dzieciaki mówią, bo one bardzo dużo potrafią nam same powiedzieć. Oczywiście są różne dzieci, pewnie jedne chętniej się dzielą swoimi różnymi emocjami, przemyśleniami, inne mniej. Natomiast dzieci, jeżeli mają zaufanie ze swoim rozmówcą, ze swoim tatą bądź mamą, to chętnie potrafią się otwierać i mówić to, czego one potrzebują w danym momencie, a my jako rodzice powinniśmy znaleźć czas na to, żeby je po pierwsze wysłuchać, po drugie ewentualnie gdzieś tam skorygować w tych ich potrzebach, bo może uznamy, że to jeszcze nie ten moment na realizację takiej czy innej potrzeby. Oczywiście my jako rodzice też mamy przecież do tego prawo. Też nie możemy pozwolić dzieciom, żeby robiły w życiu tylko to, co one będą chciały i na ich zasadach, bo byśmy sobie po prostu z tym wszystkim nie poradzili. Ale na pewno słuchanie, rozmowa, no, czyli tak naprawdę spędzanie tego czasu ze sobą i poświęcanie go z uwagą właśnie dziecku. Jasne, czyli właśnie nie siedzimy sobie i puszczamy sobie film i każdy sobie patrzy na ten film, tylko żeby to było coś, co bardziej angażuje nas w tą wspólną relację. Ja mam tutaj sporo takich
takich przygotowałem różnych właśnie gier, zabaw, które my ze sobą lubimy nie wiem, widać. U nas takie tego rodzaju gry jak najbardziej takie narzędzia stosujemy i chętnie spędzamy właśnie w ten sposób czas właśnie na wspólnych grach, na wspólnych zabawach tego typu. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że nie powinniśmy się w ogóle zamykać na takie potrzeby, jak nie wiem, oglądanie filmu wspólnego z dzieckiem, bo ja widzę, że też moje dzieci same przychodzą do mnie i pytają: tata, obejrzymy sobie dzisiaj rodzinnie film. I myślę, że też trzeba taką przestrzeń zostawić. Przecież nie jesteśmy tylko i wyłącznie robotami, znaczy nie jesteśmy w ogóle robotami i nie powinniśmy się zupełnie z takich przyjemności gdzieś tam wyłączać. I dlatego ja też chętnie przystanę na taką propozycję dzieciaków, i jeśli ona tylko padnie, żebyśmy wspólnie sobie zobaczyli jakiś fajny, wartościowy film. Szczególnie, że też są takie filmy i oczywiście jak najbardziej ten sposób spędzania czasu również dopuszczamy, chociaż czytanie książek, właśnie granie, bo mamy tych książek, oczywiście moja książka też tutaj jest, bo staramy się też tą wiedzę wdrażać, natomiast inne książeczki też na ten temat związane z przedsiębiorczością, z budowaniem majątku, z zarabianiem, jak najbardziej lubimy sobie gdzieś tam czytać i lubimy sobie na ten temat rozmawiać. Ja też wychodzę z takiego założenia, że dzieciaki lubią jakby poczuć to, co się do nich poczuć, to, co się do nich mówi, że okej, jak staniesz nad dzieckiem i będziesz starał się powiedzieć im, że masz zrobić w życiu tak i tak, no to one no może posłuchają, może nie posłuchają. Raz posłuchają, raz nie. Natomiast jeżeli im się pokaże na przykładzie, jak coś działa, to one zaczynają myśleć i widzieć, że o, faktycznie to, co nam ten tata czy mama mówi, to działa tak jak oni mówią i coś w tym mózgu zaczyna się takiego budować, że dzieci widzą, że faktycznie to ma sens, a taka wiedza przekazywana tylko i wyłącznie w postaci mówionej czy tłumaczenia, jak to bardzo często było niestety w szkołach za mojego, jak ja się uczyłem, no to myśmy nie widzieli tego powiązania między tymi słowami bardzo często, które padają do nas, a między rzeczywistością. Dlatego mi na przykład było tak ciężko się uczyć fizyki, bo słyszałem jedno od pana czy od pani, która uczyła mnie fizyki, ale ja nie potrafiłem jakby połączyć tego zupełnie z rzeczywistością, jak jedno się ma do drugiego. Dlatego ja staram się troszkę inaczej do tej nauki i do tłumaczenia rzeczywistości dzieciom podchodzić. Jasne, dobra. To teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze trochę pogadali o tym, na co uważać w wychowywaniu dzieci. Jakie na przykład błędy dostrzegasz, albo jakie błędy ty widzisz, że jakby zrobiłeś na przestrzeni, jeżeli chcesz się nimi podzielić, ewentualnie jakie dostrzegasz, przynajmniej, nie wiem, jakiś tam wśród swoich znajomych, czyli na co możemy uważać, żeby nie robić jakichś takich gaf, które mogą się źle odbić na dziecku? Same trudne pytania zadajesz. Oczywiście. Nie, chciałbym mieć taką odpowiedź na tego typu pytania. Natomiast oczywiście ja widzę też błędy, jakie sam popełniłem gdzieś tam wcześniej. Staram się ich już więcej nie popełniać, jeśli się zdarzą. Myślę, że jednym z takich błędów, które ja mam na swoim w sumieniu jest to, że czasami staram się przekazać dzieciom jedno,
a za chwilę widzę, że w podobnej sytuacji robię jednak trochę inaczej. I często wynika to być może nie nawet z tego, że ja chcę zrobić w ten czy inny sposób, ale jakoś tak się układa, że po prostu podejmowana jest taka czy inna decyzja. I to myślę jest dla mnie coś, nad czym ja staram się bardzo często pracować, żeby to, czego uczę swoje dzieci, to żeby to za każdym razem postępować w podobnych sytuacjach, tak jak ja im staram się to przekazać. Bo jeśli one będą widziały taki fałsz w tym, czego my próbujemy dzieci nauczyć, to bardzo szybko zobaczą, zorientują się i po prostu zaczną szukać własnych rozwiązań i własnych sposobów na dane rozwiązanie problemu. Dlatego to jest w mojej ocenie takie bardzo istotne, żebyśmy postępowali tak, jak chcemy dzieci. To, czego chcemy od dzieci, to żebyśmy sami byli w stanie to robić na co dzień, bo bardzo, bardzo szybko dzieci się zorientują po prostu, że to nie jest prawda to, co chcemy je nauczyć. Właśnie, bo nam się często wydaje, że wiesz, że dzieci są jeszcze na tyle młode, nie mają takiego doświadczenia, nie mają takiej wiedzy, żeby umieć dostrzec to, kiedy my troszeczkę zakłamujemy rzeczywistość. A kiedyś czytałem taką książkę psychiatry, nie pamiętam jak on miał, chyba Antoni Kępiński się nazywał. I ta książka zupełnie nie dotyczyła tematu wychowania dzieci, bo była o tym, jak rozpoznawać różne choroby psychiczne u osób, ale był tam rozdział właśnie, który dotyczył dzieci. I pamiętam, że tam było napisane, że dzieci mają taką naturalną zdolność do przenikania masek, które ubierają rodzice. Czyli na przykład jak mama uśmiecha się pomimo tego, że wewnętrznie jest bardzo smutna, to dziecko no po prostu wie o tym, że zakłamuje rzeczywistość ta jego matka, po prostu umie przeniknąć przez tą maskę, którą ktoś sobie zakłada. Więc ja myślę, że to jakby pokazuje wagę tego, że powinniśmy być autorytetem dla swojego dziecka, ale ten autorytet wynika właśnie z tego, że jesteśmy przykładem, który nie tylko coś mówi, ale też to robi w rzeczywistości. Robi. I też myślę, że to jest bardzo, bardzo... 100% zgoda. Istotne. Tak, 100% zgoda. Dobra, to już zbliżając się powoli do końca, takie pytanie, które bardzo lubię zadawać, bo ono jest taką kwintesencją właściwie całej filozofii, którą ktoś ma, a mianowicie w tym temacie, o którym rozmawiam, czyli w wychowaniu dzieci, jakie masz takie główne motto, którym kierujesz się w wychowywaniu swoich dzieci? Jeśli miałbym jakoś tak postarać się odpowiedzieć zwięźle na to, to myślę, że takim najważniejszym takim przesłaniem, jakim staramy się naszym dzieciom przekazać, jest to, żeby traktowały innych ludzi tak, jak same chciałyby być potraktowane w swoim życiu. Myślę, że gdybyśmy w ten sposób wszyscy funkcjonowali, no to świat nie miałby tylu problemów, co ma dzisiaj. No bo zwykle jednak siebie staramy się traktować dobrze, a jeśli już popatrzymy na kogoś obok nas, to już nie zawsze potrafimy znaleźć sobie tyle gdzieś tam empatii, żeby w taki sam sposób traktować kogoś, kto jest obok. I to myślę, że jest taka lekcja bardzo, bardzo ważna dla naszych dzieciaków, żeby im to przekazać, żeby dzieci nie były po prostu... Staramy się właśnie tutaj z moją żoną przekazać im, żeby ta zasada była im jakby znana, żeby traktowały innych tak, jak same chciałyby być potraktowane. Bo widzę też na przykład w ostatnim czasie gdzieś tam, że bardzo, bardzo często nawet niektórzy rodzice nie zwracają dzieciom uwagi na to, żeby powiedziały,
gdzieś tam spotykając dorosłą osobę, dzień dobry, czy chociażby cześć. Nie wiem, w moim dzieciństwie to ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby dziecko nie powiedziało dorosłej osobie cześć czy dzień dobry, a dzisiaj wychodzi dziecko gdzieś tam ze szkoły, ty wchodzisz jako dorosły człowiek i w ogóle jesteś niezauważony. A rodzice bardzo często, jak obserwuję takie sytuacje, to nawet nie zwrócą dziecku uwagi. Dziwi mnie to, bo to gdzieś tam będzie się odbijało, takie małe kroczki będziemy widzieli później w przyszłości, w zachowaniu już dorosłych naszych dzieci. I wyobraź sobie taką sytuację, że dzisiaj dziecko nie mówi dzień dobry, ale jak będziemy już dziadusiami, no to dziecko nie zauważy nas gdzieś tam chorych we własnych łóżkach, tak? Bo nie będą tego po prostu nauczone, dlatego ja staram się, aby przede wszystkim dzieci zwracały uwagę na inne osoby i też żeby nie traktowały siebie jako pępka tego świata i żeby dostrzegały właśnie innych i aby im służyły. I myślę, że to też jest taka zasada fajna z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy, bo jako osoby przedsiębiorcze no przecież staramy się właśnie pomagać i rozwiązywać problemy innych ludzi i myślę, że o to tutaj w tym wszystkim chodzi. Tak, bardzo Ci dziękuję. I już dosłownie ostatnie pytanko, powiedz mi, czego mogę Ci życzyć? Myślę, ja sobie życzę przede wszystkim tego, żeby być zdrowym i żeby moja rodzina była zdrowa, a reszta rzeczy jakoś się będzie układała, bo jeżeli będziemy mieli siłę do tego, żeby działać, żeby zmieniać rzeczywistość wokół siebie, to po prostu damy radę, także jeżeli to będzie, jeżeli będziemy zdrowi i będziemy mieli siły, no to sobie ze wszystkim poradzimy jakoś. Także tego bardzo chętnie, zawsze tego typu życzenia przyjmuję. Jasne. To ja Ci życzę bardzo, bardzo dużo zdrowia i życzę Ci jak najwięcej takiego wartościowego, jakościowego czasu spędzonego z dziećmi, ale też oczywiście z żoną i z psem, z kotem, kogo wy tam tylko macie. I na sam koniec bardzo Ci serdecznie. Raz jeszcze dziękuję za wywiad. Oczywiście zapraszamy wszystkich na ekspertia.com.pl, gdzie znajdziecie książkę Andrzeja. Jest naprawdę wyjątkowa pozycja, bo tutaj jest wyjątkowy skład. Zwykle te nasze książki dla dzieci mają ilustrację na całą stronę i tekst na innej, a tutaj ten skład jest po prostu widoczny na wszystkich dosłownie stronach, nie? Trochę pewnie się musiałeś przy tym napracować, żeby to wszystko poukładać tak, jak jest poukładane, ale wygląda to teraz. Było przy tym trochę zabawy, ale to była też taka lekcja edukacji dla mojej wtedy starszej córki, bo Franek jeszcze wtedy nie był w stanie na komputerze różnych rzeczy robić, ale moja córka jak najbardziej pomagała mi w tym. Także to była też właśnie forma wspólnego spędzania czasu. I może jeszcze tutaj jedną rzecz powiem na temat tej książki, bo staraliśmy się, aby ta książka była właśnie taka interaktywna, żeby to nie była tylko i wyłącznie tekst. W książce są odniesienia właśnie do filmów, gdzie pokazujemy różne fajne rzeczy. Także myślę, że to też jest taki dodatkowy argument do tego, żeby gdzieś tam zagłębić się w lekturę tego typu i myślę, że dzieci też chętnie przez to będą zaglądały do takiej lektury, bo nie będzie to tylko i wyłącznie skojarzenie z przykrym obowiązkiem czytania, ale też jest tam coś jeszcze ekstra. Jasne, na przykład można wspólnie nauczyć się piec babeczki i też ze swoimi dziećmi je upiec.
Dobra, jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję za wywiad, za rozmowę i no i oczywiście wszystkim Wam życzymy tego, żeby mieć jak najwięcej satysfakcji z wychowywania swoich dzieci, żeby też spędzać jak najwięcej czasu, żeby móc sobie pozwolić na to, żeby ten czas móc z dziećmi organizować, żeby po prostu z nimi przebywać, bo dla rodzica to jest zawsze największa satysfakcja. Dziękujemy, że dotrwałeś do końca i do usłyszenia.